Cześć, z tej strony Eliasz. Chciałbym Was zaprosić na dość długą rozmowę z Miłoszem Morawiakiem. Pewnie zapytacie, kto to jest. Jest to ojciec jednego z graczy projektu Armii 2.0, Franka Morawiaka, pseudonim Wonder. Dlaczego w ogóle jest z nim wywiad? Dlaczego postanowiliśmy z nim porozmawiać? Ponieważ wyszła podczas projektu Armii dosyć ciekawa sytuacja. Dostaliśmy informację, że podczas jednego z meczów właśnie tata Wondera, czyli Miłosz, pan Miłosz, wszedł do pokoju swojego syna, żeby go zganić po tym, jak rzucił jednego mołotowa podczas jednego z meczów projektu. Dla nas to była bardzo nietypowa sprawa. Faktycznie nie spotyka się takich rzeczy dosyć często, żeby tata robił takie akcje. Postanowiliśmy więc wykorzystać tę sytuację i porozmawiać właśnie z Miłoszem na temat jego relacji z synem, na temat tego, jak interesuje się sportem i co widzi właśnie we sporcie. No i z tego jakby początkowego, takiego całkiem krótkiego i małego pomysłu wyszła naprawdę mega, mega fajna rozmowa i mamy nadzieję, że Wam się spodoba i ta jakość, która faktycznie nie jest najlepsza, ponieważ było to nagrywane telefonem. Nagrywałem rozmowę telefonem właśnie z panem Miłoszem. Mam nadzieję, że ta jakość nagrania nie przeszkodzi wam w tym, ponieważ jakby to, co działo się podczas tej rozmowy i ta rozmowa, jak ona przebiegała, mam nadzieję, że wam to wynagrodzi. Dzięki i posłuchajcie. No to nie wiem, to możemy sobie tak powoli zacząć, bo ja mam tak rozpisanych tutaj kilka pytań, które gdzieś tam chcemy zadać. I proszę? Jedno jest takie chyba najważniejsze, ponieważ od tego powstał cały pomysł do tego wywiadu i zadzwonienia do pana, bo gdzieś tam doszły nas słuchy, że była akcja podczas jednego meczu, że pan wszedł do pokoju i zapytał syna, co on zrobił na serwerze, co on rzucił za granat, jak to możliwe, czy coś takiego. To serio miało miejsce, czy to jest jednak... No to miało miejsce i to nawet niedawno, kilka dni temu w sumie, jak grał. Poprosił mnie, żebym patrzył na żywo na streamie, jak im idzie. I patrzyłem na to i trochę mnie, to tak powiem, ponosiło, jak widziałem, jakie błędy popełnia on osobiście. No przede wszystkim, jak widziałem, że nie, że tak powiem, że rzuca granatem, jednocześnie w żaden sposób nie asekurując siebie i się tak wystawiał, że po prostu wystarczyło, że ktoś go namierzył stojącego bezbronnego i było po nim, więc takie głupie jakieś zagrywki miał i mnie wkurzyło, więc wpadłem do niego do pokoju i musiałem mu nawkładać trochę, żeby wziął się do roboty. Żeby zrozumiał, gdzie popełnia błędy. Tak jest. Czyli tak wnioskuję, że jednak ogląda pan mecze, śledzi pan mecze twojego syna, streamy, no nie wiem, jeździł pan też z nim na turnieje, bo właśnie... Tak, jeździliśmy na LAN, jeździliśmy też, że tak powiem, oglądać zawody na najwyższym poziomie, czyli i na Majorze, i na IEM-ie byliśmy razem, więc śledzimy to i jeździmy razem tam, gdzie możemy, to próbujemy cały czas. Mhm. Jaka jest w ogóle między wami różnica wieku? Bo to jest raczej niespotykane, żeby tak syn właśnie ze swoim tatą jeździł na zawody właśnie e-sportowe, a to jest bardzo fajne zagadnienie. No, jak Franek się rodził, to ja miałem 32 lata, więc taka jest między nami różnica. Wow! Wow, no to szczerze, myślałem, że to jest dużo, dużo mniej, ale jednak jakby nie umniejszając panu, faktycznie fajnie, że gdzieś pan się interesuje. W takim razie, skoro pan jeździ też na te turnieje i gdzieś tam wspiera syna, to też myślę, że pan też obserwuje jakby środowisko e-sportowe i gamingowe, prawda? Tak, tak, tak. No, śledzę nawet gdzieś na Twitterze, obserwuję kilku graczy, czytam sobie chętnie też, jakoś no, w miarę mnie to też interesuje, no bo też patrzę na to z takiego punktu widzenia rozwoju samej tej branży, tak można to powiedzieć, tak, bo jakby akceptując to, że Franek gra, że się w tym rozwija, to jak najbardziej ma pełne moje poparcie, ale jednocześnie ogólnie patrzę, jak ten cały e-sport się rozwija, a zwłaszcza ten w tej części, w której on uczestniczy osobiście. Mhm. Z jakiej części pochodzicie? W sensie części Polski? Mieszkamy koło Torunia. Aha, koło Torunia, czyli raczej nie tak daleko od stolicy
e-sportu od Katowic, ale jednak jeździliście na te turnieje, tak? Nie było żadnego problemu, nawet powiem szczerze, strasznie przeżyliśmy fakt, że no praktycznie przecież w tym roku z dnia na dzień, a można powiedzieć właściwie w dniu, kiedy wszystko się miało zaczynać, mieliśmy hotel zarezerwowany, wszystko już mieliśmy, prawie byliśmy spakowani, jak przyszła informacja, że impreza się nie odbędzie, więc ciężko nam z tym było i przeżyliśmy to ciężko, ale byliśmy rok wcześniej w Katowicach, byliśmy też w Krakowie na Majorze, więc tam, gdzie możemy, nawet powiem więcej, w planach była Kolonia też, także... Aha. Czyli nawet za granicę, żeby poczuć. Tak jest. Tak, to przede wszystkim poczuć, tak, bo to jest coś, co daje niesamowitego kopa, zwłaszcza takim młodym zawodnikom jak Franek, gdzie widzą coś więcej niż tylko z poziomu gracza siedzącego za własnym monitorem, ale widzą tą rzeczywistą, pełną atmosferę, nie, jak to wygląda. Jak to w ogóle właściwie się stało, że pan się właśnie nauczył tej gry? Grał pan wcześniej w Counter-Strike'a, czy gdzieś tam pogrywał pan sobie w tytuły podobne do tego, jak to się zaczęło? No gdzieś tam powiedzmy, że moje pokolenie to jest pokolenie, gdzie na początku tych gier nie było, ja to w ogóle się wychowałem na komunikatorach typu IRC i tak dalej, więc to używałem, natomiast potem jak się pojawiły gry typu Quake i tak dalej, to się pogrywało, też się zarywało noce, w związku z tym jakby też nie było dla mnie jakąś tam wielką barierą, żeby rozumieć, jak człowieka potrafi to wciągnąć i też oczywiście w pewnych zasadach zaufania do tego, co Franek robi, wiedząc o tym, że tak powiem, nie zawali innych życiowych spraw ważnych, tak jak nauka, to gdzieś była pełna akceptacja tego, no bo po prostu wiedziałem, czego można się spodziewać i ile to daje też frajdy, tak, więc... Gdzieś jakaś ta historia i przeszłość była przed Counter-Strike'owa w moim przypadku jeszcze, tak. Mhm. Ale do tej pory pan coś tam sobie siupie, czy to tak raczej obserwuje już tylko syna? Znaczy obserwuję, z chęcią zakolegowałem się z botami, w związku z tym czasami sobie przejmuję jego komputer i ten. Do dzisiaj powiedziałem mu, że zrobiłem jedną rzecz, której on jeszcze nigdy w życiu nie dokonał, a mianowicie na Inferno, na midzie trzy boty mi się ustawiły pięknie pod rząd i za wupy trzy heady poszły za jednym strzałem, więc jestem dla niego nadal w tej materii niedoścignionym wzorem i mu to ciągle wytykam. Ale historia zatoczyła koło, jakby kiedyś Franek na jakimś majorze strzelił taką identyczną akcję. Nie wiadomo, co by się stało. No nie wiadomo, oby tak się kiedyś zdarzyło, że może mu się coś tak powiedzieć. Nie? Mhm. Czyli można powiedzieć, że pan trochę zaraził swojego syna tą taką pasją, skoro pan kiedyś grał w Quake'a, interesował się jakby grami, to w tym jakby toku szło? Raczej bym powiedział, że bardziej zaprzyjaźniałem go, jeżeli można tak powiedzieć, z komputerami, tak, bo to było zawsze dla mnie takie środowisko, chociaż nie jest to zupełnie moja dziedzina zawodowa, ale gdzieś jakby zawsze nowe technologie, komputery, tablety, laptopy, to z tym się zawsze obracałem, zawsze to lubiłem. W związku z tym jakby bardziej zapoznawałem Franka ze sprzętem komputerowym i już zaczął używać do różnych rzeczy poprzez Minecraft i poprzez kolejne rzeczy. I myślę, że troszeczkę na Counter-Strike'a sam trafił, tak? Poprzez znajomości, poprzez kolegów. Chyba z tych wszystkich rzeczy, które go tak mocno zafascynowały, to Counter-Strike ewidentnie najbardziej go wciągnął i tutaj najbardziej zaczął się tym interesować i też rozwijać. Właśnie powiedział pan taką ciekawą rzecz, że potrafi pan gdzieś tam znaleźć jakby ten taki złoty środek między nauką, a między właśnie graniem i takim no, wciągnięciem się w ten świat wirtualny. I takie pytanie, czy jest właściwie ciężko utrzymać taką zdrową relację właśnie ze swoim dzieckiem, z tym, że faktycznie trzeba mu coś kiedyś zakazać, trzeba jakby trzymać to w takich zdrowych ryzach? Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i zależy od samego dziecka, samego gracza. No akurat jeżeli chodzi o w materii nauki, no to akurat jest rzecz, której za bardzo nie musimy specjalnie w żaden sposób Franka nakierowywać czy mocno pilnować. On w tej materii nie ma żadnego w ogóle problemu, jest bardzo dobrym uczniem i sobie z tym zupełnie radzi. Bo powiedziałem, że bardziej coś, nad czym my musimy panować, to nad pewnymi proporcjami granie, a odpoczynek, tak, bo bardziej staramy się mu wpoić to, że bez względu na to, czy to jest sport taki fizyczny, czy to będzie e-sport, to pewna proporcja czasu poświęconego na treningi, na granie, na szkolenie, na doskonalenie swoich umiejętności i odpoczynek, gdzie głowa może przede wszystkim po sporcie odpocząć, gdzie
ręce też muszą trochę odpocząć. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa, tak? A przede wszystkim uważam, że głowa, bo to jest jedna z istotniejszych rzeczy w tym wieku, na którą przynajmniej ja tak mocno zwracam uwagę i często rozmawiam na ten temat z Frankiem, że będąc młodym zawodnikiem, tak jak on, przecież on w tej chwili 15-latek, ale zaczął dużo wcześniej, więc już od ładnych kilku lat przecież gra. To przede wszystkim dużo emocji, które on to wkłada i w tym wieku no, nie jest w stanie ich umiejętny sposób opanowywać. I to jest bardzo ważne, że wtedy jest potrzebny odpoczynek, odreagowanie, schłodzenie emocji po to, żeby no, za każdym kolejnym krokiem, za każdą kolejną grą być po prostu lepszy. Mówił pan, że to trwa bardzo długo, że jakby ta relacja między wami jest dobra. Jakby mógł tam, tak pan określić, w czym tkwi sukces w zasadzie tego, że tak się dobrze dogadujecie? Myślę, że bardzo dużą rolę pełni wsparcie, bo mam wrażenie, że wielu graczy, którzy grają na zasadzie takiej, że ukrywają się z tą grą, można tak powiedzieć, przed rodzicami, że wiadomo, że to jest ich pasja, także oni jak tylko mogą, to siadają do komputera i grają, bo po prostu ich to wciąga, to mam wrażenie, że w wielu przypadkach to, że tak granie jest traktowane przez rodziców jako pewne zło, może powodować, że no, za wiele barier się takich tworzy, które nie pozwalają się w naturalny sposób rozwijać, jak w każdym sporcie, tak? To jest przykładowo, jeżeli ktoś by był utalentowanym piłkarzem, a rodzice by robili wszystko, żeby w tą piłkę nie grał, to po prostu może nie być tym piłkarzem dobrym nigdy. A jednak uważam, że wsparcie w każdej materii, czy to będzie sport, będzie to e-sport, czy nawet zwykłe jakieś przedsięwzięcia życiowe, jest bardzo istotne, nie? I tak jak też pan wspomniał słusznie, że z jednej strony wsparcie, ale też z drugiej strony takie dawkowanie, czyli musi być ktoś, kto spojrzy na to z boku. Ja też często oglądając jego grę mówię mu, że za dużo emocji wkłada, za dużo nerwów, za zbyt pochopne decyzje podejmuje, bo widziałem, że to wynika z jakiegoś takiego pobudzenia podczas tej gry niepotrzebnego. Uspokoił tą grę i zaraz szło od razu lepiej. To takie rady dałby pan takim innym rodzicom, którzy właśnie nie potrafią trochę sobie poradzić z dziećmi, którzy no tą pasją jest ich granie. To jakie rady właściwie? Na pewno więcej rozmawiać, to znaczy no, przede wszystkim trzeba wysłuchać swoje dziecko, dlaczego chce grać, dlaczego jest to dla niego tak ważne. I też wiadomo, że to jest pewna dyskusja i walka na argumenty, tak, bo rodzice zawsze będą starali się jak najlepiej dla swoich dzieci, jeżeli będą widzieli, że jest problem z nauką, no to będą stawiali to, czy kładli większy nacisk, większą wagę na tą naukę, ale też musi być wtedy jakaś taka dyskusja, no uważam, że rozmowa jest podstawą do tego wszystkiego, tak, wzajemna rozmowa, to znaczy szczerość z jednej i z drugiej strony, bo to na pewno doprowadzi do lepszych efektów, tak, na pewno wtedy rodzic zrozumie, dlaczego to jest dla dziecka tak ważne, że chciałby się w tym rozwijać, a z drugiej strony też taki młody gracz musi wiedzieć, że to jest tylko część jego życia, ta pasja, tak, ale są takie zupełnie przyziemne rzeczy, jak edukacja, która kiedyś w życiu może mu się wręcz przyda się na pewno, tak? Tylko pytanie, w jakim momencie on to dopiero dostrzeże, że to jest dla niego też istotna sprawa. Nie? Z własnego doświadczenia tutaj tak trochę powiem. Wiem, że taka wolna ręka, jak dadzą czasami rodzice, że no właśnie nie ma takiego jakby rygoru czy coś, albo na przykład pozwalają dużo częściej grać, ja na przykład tak miałem, no to wiem, że potrafiłem wykorzystać aż to za mocno. Później na przykład sam się źle z tym czułem, że siedzę przy kompie za dużo. No to prawda. Właściwie jak się przed tym bronić jako właśnie rodzic albo... Jak wtedy właśnie może rozmawiać z takim dzieckiem? No myślę, że droga zakazów to jest ostateczność zupełna. Bo wiadomo, że z reguły taki zakaz, czy takie dosyć drastyczne podejście, typu nagły szlaban, odcięcie od kompa, to są sytuacje, które już są efektem końcowym czegoś, co postępowało wcześniej. Tak? Więc jeżeli jest sytuacja taka, że widać, że coś się nie układa, widać, że nie wiem, jest dziecko niewyspane, że nadpobudliwe się robi, że nie wiem, że jest zawala jeden przedmiot, potem drugi, to znaczy, że to są elementy, na które już trzeba wtedy zwracać uwagę, a nie reagować na sam koniec, bo wtedy z reguły to się odbywa bardzo drastycznie. Tak? To już wtedy jest sytuacja taka, że po prostu tak zwane przegięcie pały. I jest szlaban, tak? I wtedy jedna i druga strona myślę, że się czuje niekomfortowo, bo myślę, że dla rodziców to też nie jest dobre rozwiązanie, że taki definitywny szlaban.
No bo to rodzi potem niezdrowe relacje, tak? Lepiej rozmawiać już na samym początku szczerze, jest problem z tym, no to reagujemy, tak? To nie wiem, to może zmniejszamy liczbę, bo bardziej sobie poukładajmy to granie, graj wtedy, kiedy musisz, ale popraw oceny, podciągnij się z nauką, wtedy wracamy z powrotem, no żeby to też nie było na zasadzie tylko i wyłącznie zakazów, tak? To jest podstawa moim zdaniem, zresztą tak wielokrotnie robiliśmy, może nie ze względu na to jakieś tam super poprawienie, ale ocen, bo z tym nie było problemu, ale na przykład chociażby przygotowanie się do egzaminów, czy do jakichś konkursów, w których brał udział, to, to trzeba wtedy też trochę więcej jakby przenieść czasu poświęconego na naukę w stosunku do grania. A znowu były takie sytuacje jak przygotowanie się do LAN-a albo do jakiejś właśnie eliminacji w armii czy gdzieś, no to wtedy wiadomo było, że ja też byłem świadomy, bo mnie o tym poinformował, zresztą wszystkim nam mówił, że teraz będzie miał więcej meczy, więcej treningów, bo się na coś szykują i wszyscy wiedzieliśmy, że to tak ma wyglądać, ale wszystko się skupia w jednym. Trzeba rozmawiać, tak? Trzeba wzajemnie rozmawiać z własnym dzieckiem i wiedzieć o jego potrzebach, a jednocześnie uświadamiać go o obowiązkach. No to tak wyobraźmy sobie taką sytuację. Chyba, że już taka sytuacja była, że Franek podchodzi do was, no jest naprawdę młody jeszcze zawodnikiem i młodym chłopakiem, podchodzi do was i mówi, że we sporcie widzi swoją przyszłość i mówi, że to jego praca, że będzie to jego praca. I jaka jest wtedy pana reakcja i w ogóle was jako rodziców? Znaczy ja osobiście, może nie specjalnie dzieląc się z nim swoimi przemyśleniami, wiem, że fajnie tak myśleć, ale trzeba mieć trochę bardziej twardo stąpać po ziemi i e-sport to podobnie jak każdy inny sport, to jest stać się elitą, to jest stać się jednym z tysięcy. W związku z tym nie każdemu jest to dane i trzeba zawsze mieć alternatywne plany i też myśleć o tym, że mogę jednak nie zostać tym e-sportowcem rozpoznawalnym w świecie, tak, i być gwiazdą. W związku z tym no, trzeba też wspierać, tak, mówić, że jak najbardziej. Zresztą tak jak mu powiedziałem, że na każdym etapie będę go wspierał, aczkolwiek też bywały sytuacje, gdzie próbował wchodzić w jakieś teamy, gdzie było widać, że nie ma atmosfery, a brak atmosfery i brak porozumienia między graczami to nie zwiastuje niczego dobrego i trochę go też studziłem, jego emocje i zapał na zasadzie super, bo będziemy mieli team, będziemy mieli koszulki. Ja mówię, no Franek, na koszulkach się nie kończy, to nie staniesz się dzięki temu lepszym graczem ani gwiazdą, w związku z tym wsparcie jak najbardziej, jeżeli on wielokrotnie wspominał i mówił o tym, że widziałby siebie w takiej roli. Zresztą bardzo często podawał przykłady właśnie młodych graczy typu Frozen, gdzie w bardzo młodym wieku osiągają sukcesy i to duże i są rozpoznawalnymi osobami na rynku. Ale z drugiej strony trzeba też, wspierając go jednak, niech nie studzić absolutnie tych zapałów, bo to uważam, że byłoby dużym błędem, żeby go sprowadzać od razu do parteru, mówić, że słuchaj, no Lewandowskiego mamy jednego w piłce nożnej i wystarczy, tak, i nikt taki nie będzie. To tak nie można mówić, no, ale też jakby racjonalnie to wspierać. To znaczy, tak jak wspomniałem, nie wybierać teamów, że tak powiem, zbyt entuzjastycznie, tak przyglądać się temu, jak to wygląda i naprawdę jakoś tak realnie na to patrzeć, ale jednocześnie wspierać, cały czas wspierać. Uważam, że to jest podstawowa sprawa, bo jeżeli ktoś wspierany będzie pokazywał się jako coraz lepszy gracz, to prędzej czy później rodzą się sytuacje takie, że zostanie gdzieś dostrzeżony, że ktoś będzie polecał, tak, wspierał wyżej i jak świat sportowy taką osobę zobaczy i da mu szansę zagrania w jakimś znaczącym teamie albo w jakiejś akademii, chociażby przy znaczącym teamie, no to zaczyna się wtedy już prawdziwa przygoda. Tak słucham i taka mi myśl naszła. Nazwałby się pan właśnie menadżerem Franka? Raczej mentorem bym wolał chyba, bo bardziej to wsparcie, które mogę mu udzielić, to jest wsparcie takie mentalne, tak? Gdzieś aniżeli jakieś takie merytoryczne, bo ja oczywiście mogę mu mówić, że mi się coś nie podoba w tym, co oni zagrali, ale nie czuję się tu w żaden sposób ekspertem, tak, bo nie mam w głowie wszystkich taktyk na wszystkich mapach. Też jakby nie potrafię tak grać jak chociażby on. W związku z tym bardziej bym powiedział, że mentalnie go staram się wspierać, budować jego taką psychikę, żeby też na chłodno pewne rzeczy przyjmował, tak, bo to było coś, co wielokrotnie nawet słyszałem od jego kolegów, bo gdzieś czy w rozmowach, czy właśnie ze starszymi graczami, którzy z nim grali, to zawsze podkreślali jedną rzecz, że chłopak ma niesamowite umiejętności, że jest, że Ejma ma naprawdę fantastycznego, ale ma gorącą głowę przy tej okazji. W związku z tym to jest coś, co, na co ja też od początku zwracam uwagę,
a w tym mam wrażenie, że nikt nie jest mu w stanie pomóc, jak tylko właśnie dobry trener, dobry team, albo ja z boku stojąc gdzieś go mentalnie ustawiając. A w jaki sposób rozmawiał pan właśnie z tymi zawodnikami z drużyn innych? Nie, zbieraliście się jakoś na TeamSpeaku czy na LANach? Jak albo właśnie podczas LANu, albo jak byliśmy kiedyś też na prywatnym wyjeździe akurat w Olsztynie i tam spotkaliśmy się z jego kolegą, z którym tak naprawdę tylko znali się ze świata wirtualnego, z grania wspólnego. A też starszy chłopak od Franka i właśnie też jak rozmawialiśmy, to właśnie dokładnie to powiedział, że naprawdę jak grają razem, to widać, że mają biedności, że naprawdę potrafił czasami takie hedy sadzić za WP, że ja nawet nie wiedziałem, w którym momencie on strzelił, ale znowu z drugiej strony mówił, że często bywa tak, że po prostu Franek się za bardzo podpala i niepotrzebne jakieś akcje robi, idzie na przypał albo wręcz, że tak powiem, trochę się zapomina w grze i nie supportuje reszty zespołu. I to były takie rzeczy, które widać było ewidentnie, że wynikają z takich emocji, których ciężko mu w tym wieku może opanować. Mhm. A gracie razem? Czy raczej nie spotykacie się na serwerach ze swoim synem? Znaczy, dla zdrowia psychicznego w rodzinie nie gramy razem. Lepiej nie budzić tej, czy nie burzyć tej dobrej relacji, która jest między wami. Tak jest. Albo on ze swoimi kumplami, albo ja ze swoimi botami. Taką mamy zasadę. Trochę inaczej niż właśnie najbardziej znana rodzina Kupskich, którzy niegdyś właśnie mieli takie własne wspólne miejsce do grania. Mówię tutaj o Filipie Neo i właśnie Hayabusie, jego ojcu. A co właśnie z mamą? Też wspiera, też jest tą osobą, która jest bardziej pozytywnie nastawiona na całą tą sprawę? Dyplomatycznie odpowiadając, powiem, dużo więcej musimy mamie tłumaczyć, o co w tym chodzi, ponieważ jako, może to złe określenie, ale jako typowa zatroskana matka martwi ją to, że czasami Franek wychodzi z ciemnego pokoju z oczami wielkimi jak nietoperz. I przerażona matka mówi, co ty synu tam robisz? Gram, mamo, gram. Tak, właśnie, tak to wygląda. No i ciężko czasami to zrozumieć, aczkolwiek no jakoś już tyle lat to trwa, że zresztą każdy gdzieś tam swoje pasje kultywuje. Franek gra, moja żona co innego robi, córka tańczy, więc każdy robi coś innego i każdy ma swój świat. I uważam, że to też jest dobre, bo nikt nikogo nie zmusza do robienia czegoś, co inna osoba w rodzinie robi, tylko każdy rozwija się w tym, co lubi. Bardzo zdrowe podejście. Bardzo zdrowe podejście. I tak powoli kończąc w sumie, bo już naprawdę, ale miło mi się strasznie rozmawia. Również dzięki. Właśnie powiedział pan o tym, że syn rozgrywa ze swoimi znajomymi. Tak liczyłem na to, że powie pan, że również pan rozgrywa ze swoimi znajomymi. Ale właśnie jak to jest, skoro widać, że jest pan bardzo zainteresowany w tym temacie. Czy gdzieś tutaj wymijacie się ze swoimi znajomymi, pan ze swoimi znajomymi jakimiś właśnie przemyśleniami? Czy w ogóle ktoś się interesuje z pana znajomych sportem i gamingiem? No, raczej nie i też ja osobiście jakby nie mam za bardzo możliwości czasowych, żeby aż tak się poświęcać, próbować grać, ale na przykład mam świadomość, że jest wiele osób, które gdzieś tam bardziej wiekowo zbliżone są do mnie, które tam poświęcają trochę czasu na granie. Nawet swego czasu w Katowicach spotkałem się z Szafim, Michałem Szafrańskim, który bardzo wspiera, że tak powiem, AGO Esports, cały team, że i rozmawialiśmy o tym nawet na temat tego, że ja uważam, że, i to pytałem go, jak on to widzi, żeby powstawały profesjonalne akademie właśnie takie juniorskie dla młodych takich ludzi, których można gdzieś zgłaszać. Szczerze mówiąc, pamiętam, że jak Pasza było widać, że to gdzieś tam się powoli team cały, że tak powiem, najmocniejszy polski team powoli idzie, tak, Virtus idzie w odstawkę i chłopacy tam będą odchodzili, to tak po cichu liczyłem, że powstaną w ich otoczeniu jakieś takie akademie młodych talentów pod ich okiem, będą się rozwijały, żeby kolejni polscy gracze
coraz mocniej wchodzili na tą scenę. Coś powstaje, bo chociażby takie właśnie rzeczy jak armię i tak dalej, więc coś tam się dzieje, na co też bacznie zwracam uwagę, bo bym chciał, żeby gdzieś takie coś było, taka akademia z prawdziwego zdarzenia, że idziemy, że, bo też mam wrażenie, że wiele sytuacji jest takich, że są tworzone różne turnieje, które eliminacyjne pokazują, co dobrych graczy, ale tak naprawdę dobrych graczy w różnym wieku. A uważam, że warto by było popatrzeć na takich właśnie rodzynków jak Franek i przecież mam wrażenie, że jest mnóstwo jeszcze młodszych chłopaków, którzy wykazują duży talent. Żeby takich chłopaków właśnie młodych, czy nawet dziewczyny przecież, bo też są bardzo fajnie dziewczyny grające i nawet to na jednym lanie w Opalenicy Franek, że tak powiem, toczył wielkie walki z Olczyksem, która potem przecież gra dzisiaj w całkiem mocnym teamie, więc i też fajnie, jak sobie z nią czasami pogada, bo to już też są takie relacje, które też gdzieś budują się wśród graczy, nie? I to dlatego mówię, takie akademie dla takich młodych, że można było tych młodych graczy już układać, mówiąc wprost, na dobrych graczy. Ciekawe jakby to po prostu wyszło, nie? Tutaj mnie właśnie duma tak trochę rozpiera, jeśli właśnie tak mówi pan w dobrych słowach o armii, bo właśnie staramy się robić coś takiego, żeby właśnie z tego podziemia, tak nazywam podziemia właśnie graczy, tak. I młodych, no i też również doświadczonych, którzy nie bardzo mogli się wybić w tym profesjonalnym gamingu, żeby właśnie wybić ich do tej głównej sceny. I wydaje mi się, że w pewien sposób udaje nam się to. Jesteśmy taką, wydaje mi się, jasne, akademią, która daje to tym graczom. Znaczy, fajnie, że jest to, że na pewno to ja doceniam, bo nawet chociażby fakt, że można było po jakichś tam etapach eliminacyjnych poczytać taką recenzję z gry zawodnika. Mhm. Jest to istotne, zresztą żeśmy sobie to omawiali. Franek z niecierpliwością czekał, aż przyjdą te informacje, żebyśmy mogli sobie to omówić. Już zawsze od początku mówił, jak tylko wiedział, że takie coś będzie, mówi, to rezerwuj czas, musimy to obgadać. Nie? Także to też pokazuje jakby tą relację między nami, że to są dla nas obu, są to ważne rzeczy, tak? Bo ja bardzo bym chciał, żeby w końcu ta iskra gdzieś tak zapłynęła, bo na razie to jest tak, że tu próbujemy, tam próbujemy. Pojechałem na tego lana do Opalenicy. Okazało się, że na tym pierwszym, co byliśmy, no to najmłodszy chłopak aż nawet polecieli zobaczyć do sali, co to za koleś tak po prostu wali wszystkich po prostu. On tam i naprawdę i klaczował i w ogóle, no naprawdę miał dwa dni konia, jak to się mówi, tak, absolutne. Więc zrobił wrażenie na wszystkich, łącznie z tym nauczycielem, który to organizował. I dlatego na nas jest właśnie ważne, żeby w końcu gdzieś może przy okazji takiej akademii taka iskierka po prostu zapłynęła mocniej i trafił po prostu pod skrzydła kogoś, kto, to co wspomniałem wcześniej, kto merytorycznie ze względu na taktyki, na wiele, nawet chociażby ćwiczenia, gdzie powinniśmy rzucać granaty, jak powinniśmy i tak dalej, żeby tego wzbogaciło taką wiedzę, która spowoduje, że po prostu będzie lepszym, opanowanym, precyzyjnym, szybkim, sprawnym graczem. Mhm. Czyli trochę nawet widzi pan przyszłość właśnie swojego syna, żeby go jak najbardziej rozwinąć, żeby on no stał się tym profesjonalnym graczem. Na pewno, bo to, co rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o nawet ten układ tej proporcji związanych z czasem poświęconym na naukę, czasem poświęconym na inne przyjemności, inne rzeczy, czy chociażby nawet życie rodzinne, a graniem. Uważam, że będąc w jakiejś akademii, czy będąc w jakiejś organizacji już bardziej poukładanej, już trenując z jakimś teamem, można dużo łatwiej sobie poukładać to życie, aniżeli takie chaotyczne na zasadzie, a dzisiaj pogram z tym teamem, jutro z tamtym, bo to jest problem nawet z ustaleniem harmonogramu jakiegoś stałego, tak? Bo dla teamu, który już ćwiczy, to jest po prostu jak drużyna, tak? To są treningi określone, w określonym czasie, wiadomo, co będzie robione, co będzie trenowane, jest analiza, a w przypadku takiego randomowego grania absolutnie z jakimiś tam kolesiami, no to jest ciągle, ten ma czas, tamten nie ma, już nie mówiąc o toksyczności takich gierek, gdzie bardzo często było, wiedziałem doskonale, że nie dlatego, że jemu nie idzie, tylko że jest kwas, jak to się mówi w teamie, bo słyszałem, jak z jego pokoju rzucone słuchawki i koniec, nie? I było wiadomo, że koniec gry po prostu i wiedziałem dlaczego, tak? Już nawet nie musiałem go pytać, niepotrzebnie zaogniać sytuacji, bo wiedziałem doskonale, że nie mogą się dogadać i to też jest aspekt taki, który jakby
pokazuje, dlaczego dużo wartościowsze są teamy, dużo wartościowsze są organizacje, akademie, bo tam zaczyna być to wszystko poukładane. No to można porównać nawet do grania w piłkę na podwórku, a grania w jakimkolwiek klubie, tak? Gdzie jest trener, gdzie ktoś układa tą grę. Ktoś reguluje tym wszystkim zasadami, jakie tam funkcjonują. Mhm. Tak to mniej więcej wygląda. A stoi pan za synem, jak on rozgrywa czasem swój mecz, czy raczej zamknięte drzwi, oaza spokoju? On nie ma z tym problemu, żebym siadł, nawet się czasami cieszy. Już nie wspomnę o tym, że jak jest dobry mecz, to przynajmniej ma namiastkę turniejową, to znaczy po rundzie przybije pionę albo żółwika strzelimy, jak z jakimś teammate'em, ale generalnie nie ma z tym problemu. I nawet powiem więcej, zdarzały się takie gierki, gdzie grał, gdzie właśnie widziałem po prostu z boku stojąc, że to, co pewnie trenerzy mają podczas normalnych rozgrywek, jak stoją przy swoim zespole, widzą, że któremuś graczowi nie idzie i to głównie ze względu na to, że nie potrafi się, nie wiem, skupić, zmotywować albo jest zbyt chaotyczny, to po prostu wpłynie na niego. I tak samo też mi się zdarzało, że mówiłem, żeby uspokoił się, żeby spokojniej, żeby nie tak chaotycznie, żeby, nie wiem, więcej słuchał wymiany zdań, a nie szedł na zasadzie, że to ja idę tam, tak? I takie bez ustaleń jakichś strategii, taktyk. I potem na przykład zdarzały się sytuacje takie, że mówi, no dobrze, mnie przedeś uspokoiłeś, bo od razu poszło lepiej. Mhm. Szczerze, mamy właśnie w armii takie kursy. Nie wiem, czy może gdzieś tam pan zerkał, czy nie widział na stronie właśnie armii.pl. Mamy kilka kursów właśnie a propos tam polepszenia swojej gry jako eagle, jako sniper, jako tak. Tam rifler. No i niedawno weszły nowe kursy a propos takich rozmów rodzica i relacji rodzica właśnie z graczem, dzieckiem graczem, że tak powiem. I wydaje mi się, że idealnie mógłby pan prowadzić takie zajęcia, bo świetnie się tego słucha, a jednocześnie jest ta faktyczne to czuć doświadczenie, no realne doświadczenie, że naprawdę ten gaming i ten e-sport odgrywa w pana życiu naprawdę dużą rolę, a i tak samo te relacje z synem są bardzo fajne. Bo fajnie, żeby ludzie zauważyli ten potencjał i żeby faktycznie ta ściana między rodzicem a graczem no, istnieje, żeby tą ścianę obalić. No takie też mam wrażenie, że to jest jeden z takich większych problemów w tym wszystkim i też myślę, że nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś robił jakieś badania pod tym kątem, jak wielu rodziców akceptuje, jak wielu rodziców po prostu ma albo stosunek obojętny, albo nie akceptuje. Myślę, że akceptujących rodziców takich jest znacznie mniej niż pozostałych, że jednak jest to standardowe i standardowy slogan, a ty znowu grasz w te komputery, nie? Tak. No, ja na szczęście miałem taką relację właśnie, mam taką relację z moimi rodzicami, podobną właśnie jak pan z synem, że też właśnie pozwalali mi, czy to nawet jeździć na turnieje, ale ja też byłem z tej drugiej strony, ja byłem z tej właśnie takiej strony dziennikarskiej i też jeździłem, pozwalali mi bezproblemowo gdzieś tam do Warszawy, do Poznania. Także też odczułem to z tej drugiej strony, prawda? Czyli właśnie ze strony Franka tą taką dobrą relację. No nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę rozmowa była bardzo dobra. 35 minut przegadanych. Minęło, nie? Nawet nie wiadomo kiedy. Nawet nie wiadomo kiedy, ale bardzo miło, bardzo fajnie, że pan się zgodził i że się udało. No, w takim razie, nie wiem, życzę miłego wieczoru, miłego popołudnia. No i wszystkiego dobrego. Dzięki serdeczne i wzajemnie.